Jest 22 stycznia, przyszliśmy do jaskini Krespinowskiej na nurkowanie i odzyskać mój młotek, który zostawiłem tutaj w środę. I sami sobie zobaczcie, jak go ktoś ładnie zostawił. Pięknie. Cudo, no cudo. Jesteśmy pod jeziorkiem. Lekki osad jest na wodzie, ale tak to reszta spoko. To jest to już? Tak. Dalej mówię, tam jest pusto i tam jeszcze bardziej na wprost, na końcu. Aha, że no. A później jest ta szczelina, taki zakręt, ale tam nawet na filmie widać, że się nie ma nic. Czyli jedno jest jakby tam gdzie świecę, a drugie jest tam pod ścianę. A co może być większe? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Myślę, że tam to jest lepsze. No tak mówię. No dobra. Spore jeziorko, jak na Jurę, nie? No kurde, no duże. No chyba większe niż tej szmaragdowej. Myślę, że tak. No. Myślę, że tak, bo tam na powierzchni jest takie dość małe, a potem tak. Się takie od dzwonu rozszerza. Nie? Widziałem, bo oglądałem właśnie film wczoraj z nurkowania tam. No to tu obozowisko zakładamy na razie. Jaki spokój. No. Jaskina jest dwa razy dłuższa przez to, co tu jest. A ile jeszcze rzeczy nie sprawdzamy po drodze? To druga sprawa. Dojście tutaj to było co, godzina? Chyba krócej nawet. Znaczy w sumie dosyć wolno żeśmy szli. Się nagrywa. Okay. Ale spoko, wytnę dźwięk. Nauczyliśmy się to. No, Bogusia jest fajna. Mamy taką od anatomii fajną. Lekarz. Aha, i stabilny kamień, którego można już. Tu jest. Tego. Przywiązać linkę. Ten, co na linku siedzi? O, tam jest taki duży, ładny chyba. Tamten korzystam, ale... No, a najpierw tam zobaczę może. To na razie bez butli idziesz, tylko tak zobaczysz, nie? Nie, z butlą. Aha, aha. No, żeby dwa razy, wiesz, nie wyjść, tylko... Czyli dość ostrożnie postaram się. Albo mówię, że bardzo się nie mąci aż tak, tak? Nie. Dobrze. Trzymamy kciuki. Czysto szaleństwo. No to historyczna chwila. No. Nie wiem, czy macie ciarki. taka cisza nagle się zrobiła. Dobra, ahoj przybywa.
prawie piszczy. Historyczna chwila. Pali się dziadawka na rzeczy, nie? Na zielono miga. Na zielono, no. Dobra, czyli nagrywa chyba. Jest tam coś widać? Nie widzę. Proszę? Widać coś? Cokolwiek? Daj mi zawielenie, muszę tam dalej podpłynąć. No. No i... Jaja. Po prostu to są jaja. Otwór wzrok też. Bulbul, to miał? No to jest akurat tam, gdzie widzicie. Tak, że coś idzie. No. No to grubo. Trochę się stresuje. Bo... No. Dobra, to nic, otwieramy szampana i czekamy. Trochę się Dobra, bo zostawił jeszcze płetwy, one trochę kosztują. Co tam jeszcze jest? Dobry kombinezon. Jednak jest. No. Widzę światło? Tak. A zgaszcie teraz wszystko. Ja cię stresuję. W razie jakiegokolwiek wypadku, jebane będzie. Słuchajcie, no jak to będzie tak, że można na jednym wdechu przypłynąć, to ale patrzcie, jak to będzie na poświata. No. Ale jaj. No tutaj jakby spadło tak z 30 cm, może by się zmieścił tam pod tym. No tam było widać taki prześwit. Ale to jak patrz, jak to... Raz. On jest widać, pół metra pod wodą jak nic. A teraz to, że tam tą pani korytarz zapieprzył. Ale jaja. Z powierzchni to wygląda całkowicie inaczej. Tam było największe. Nie, okazuje się, że zachwycał bardziej datą.
Znaczy tam... Tam jest kółko. No dobra, to zaczółka nie dopłynąłem jeszcze ty. Co to jest? Jeszcze raz? Głębokość Oxbalda. Zaraz zobaczę. 1,8 metra maksymalnie. Oxbalnie. Widać, to wszystko w dół schodzi. Jest gruba warstwa. Poczekajcie, spróbuję to wydobyć. Coś takiego mamy na dnie. Bądźcie się. Syf jest niezły. No bądźcie się. Jest dużo takiego materiału zdeponowane na dnie. Im bardziej się zadłużymy po stoku, tym jest tego więcej. Takie popękane płaty na dnie. Widać, że to się chyba kontynuowało tam. No. Na większą głębokość, ale są duże zwaliska właśnie takiego materiału plus kamień, no to tam się raczej nic nie zrobi z tego, co widzę. A tam na wprost też? Tam jest potencjalnie takie delikatne przejście, z tym, że jest potwornie zawalone takim materiałem oraz kamieniami, więc żeby tam się przekopać, dostać, no to raczej nie widzę tego, szczerze mówiąc. Tak, kto wie. A na wprost jak to się tam kontynuuje? Schodzi w dół, tam do głębokości 1,8, zwęża się i niestety na tym koniec. Aha. Jest taka wyraźna pochylnia w dół, ale zawalona właśnie takimi osadami i kamieniami. Im bliżej tej ściany tam na dole, tym więcej tych osadów niestety. Nie ma szans. Wygląda, jakby można było się tam dokopać głęboko, no ale w takich warunkach sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Kopać i wydobywać tego. Czyli na ile metrów mniej więcej się to tam kontynuuje? Ze 4?
Na wprost. Może tak, słuchajcie, mogę, jak chcecie, mogę, jak tu już jestem, rozwinąć poręczówkę, która jest skalibrowana, żeby ustalić długość. O. Chcecie to, czy nie? Tak. No pewnie. Jak to nie jest problem, bo jak tam się już wróciło. Nie było jak widać. No tam kawałeczek dalej wpływałem, bo te osady się lekko wiosły, więc nie trudno było mnie dojrzeć z powierzchni. A powiedzcie mi, jaki odcinek was interesuje może na początku? Ile to wchodzi tam pod ściany? Tam nie siedzisz tam, no. Bo może mógłby od tego kamienia na przykład jako punkt orientacyjny zbierzesz tam do końca. Mhm. Jak chcecie. Może być. Co? Tak. Może w ten sposób. To jest syfnie, to ale zobaczymy. Ale to wszystko wygląda jakby to było powierzchniowe. A, ten omysko? Aha. Nie. Przytrzymać ci to? Nie, nie, spokojnie. To stało na tutaj, z rozpuszczeniem skały, tak? Tu mamy 4,5 teraz, w tym miejscu. Aha. Gdzie sobie zapisać gdzieś? Ja to zapamiętam. 4,5, dobra. To jest najlepszy moment. A gdy nie da się tylko. Nie da się, bo nie ma gdzie tego. Nie da się, ona cały czas nowa będzie zrobiła. Nie ma już szans żadnych. No ale takie namolisko, skąd się zrobiło to namolisko? Z zewnątrz? To tak, tam w linii prostej jest 7 metrów do końca tej szczelinki, czyli od tego punktu, co powiedziałem, 4,5 mówię, tak? Tak. 4,5 i tam na 7 się kończy. Aha, czyli od głazu tam. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Tu jest taka delikatna wnęka, ale ona jest zawalona potwornie. Niewiele tam widać za nią. Zbierzeć to jeziorko wzdłuż jeszcze, czy nie? A możesz. No, do ciekawości byśmy wiedzieli. No. Tylko zamocuję tam na najdalszym punkcie. Cały czas pod niej idę. Mamy 13 metrów dokładnie. Do końca tej szczeliny by wypadało 13 metrów. 4,5 na 13. Czy nawet tam do końca było 7,5. Tak, tam było 7,5. 4,5, 7,5, a tutaj 13. Taka studzienka w także tego. Coś zbierzeć jeszcze, sugerujecie? A tyle, nie? Na szerokość mamy, na długość mamy. Proszę? Na szerokość jest, na długość jest. Najdalszy punkt. Kurde. Sobie myślę, że jakbyś jakiś masochista znalazł, to mógłby tam próbować kopać gdzieś, ale... Słabo to widzę. Ponoć są już chętni. Są chętni, no. Bo może ktoś tam zaraz kończy dosłownie pod tymi osadami, a może można kopać przez na głębokość kilku metrów, ale nie da się tak ocenić raczej. Nie, jeśli to jest takie martwo, to...
Wszystko jest tak. Ja bym zatrafił, że to nie jest. Ja tam się kurde nie widzę. Tak?